Dzień dobry, z tej strony Wilku, a ja witam was po długim niesłyszeniu, może nie takim długim, bo trwało to raptem, a może aż 4 dni, ale jestem z powrotem. Słuchajcie, i teraz tak, od razu na samym początku ogłaszam wyniki konkursu. Słuchajcie, jednogłośnie, zgodnie z i moim jury, czyli Almaestrą, która w tym jury zasiadała, była prezesem, ja byłem tylko pokornym wykonawcą jej woli. Nagrodę główną w konkursie na opowiadanie o czarodziejce Almaestrze wygrał Artur Cyganik. Także Arturze, gratulujemy. W twoje ręce ląduje książka, to jest ode mnie, oraz kody, które wyślę ci drogą mailową, które ufundowała Almaestra do gry The Night of the Rabbit. Także naprawdę gratuluję, oczekuj i nagród od nas. Tak, przy okazji również bardzo bym cię prosił, tak samo jak Elbrusa, abyście wysłali mi na mój adres mailowy swoje i adresy zamieszkania, żebym mógł wysłać nagrody książkowe. W wypadku Elbrusa jest to za drugie miejsce nagroda książkowa. Jeszcze raz gratuluję panom, którzy uczestniczyli. Szkoda, że panie do tego nie doszły, no ale trudno się mówi, tak czasem bywa. Słuchajcie, jestem po naprawie komputera, no i mam dobre i złe wieści. Może zacznę od złych. Otóż, no niestety musiałem w trakcie naprawy komputera wykasować wszystkie save'y z komputera, które były na samym komputerze. Jakimś cudem też zginęły mi ze Steama. W związku z tym jesteśmy w szeroko rozumianej pupie, bo nie mogę za bardzo kontynuować i let's play, które wcześniej prowadziłem. Prawdopodobnym niezwykle jest, że jedyne save'y, które się zachowały, są to save'y do Westland 2, ale to jeszcze będę wiedział na dniach, jak ściągnę grę, więc no, bardzo możliwym jest, że zacznę nagrywać jakąś inną produkcję. Na pewno będę prowadził też streamy, wrócę do The Walking Dead, które prowadziłem wspólnie z wami w naszej kameralnej, miłej atmosferze Wilczej Watachy. Także na to czekujcie. Dzisiaj nie będzie jeszcze streamu. Dzisiaj tylko będzie i taka zapowiedź, która będzie mówiła o tym, co i kiedy na kanale. A na kanale, tak jak przypominam wam cały czas, Torment Tides of Numenera 28 lutego i z całą pewnością zacznę grać w trzecią część Najdłuższej Podróży. Tym razem to będzie pełny let's play. Niestety pozostałych, tak jak powiedziałem, nie jestem w stanie dokończyć. No, względy techniczne, pech tak chciał. Trudno się mówi, no może poza Westland 2, które prawdopodobnie uda mi się odzyskać. Natomiast wszystko inne poszło po prostu do piachu. Za co was serdecznie przepraszam. Także zacznę nowe let's play'e. Będą to prawdopodobnie premiery. No i gry, które kocham. Plus to, co sobie będziemy i wybierali na wspólne streamy. Premiery też będą streamowane. Teraz kolejna sprawa, od razu przejdę do niej, tak żeby nie zamulać. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące i Wilczej Watachy, ruszamy od piątku. W piątek ruszamy z grupą. Na grupę mamy przygotowane grafiki, ale chciałbym zrobić takie oficjalne otwarcie z fanfarami i całą resztą atrakcji. To tyle ode mnie, słuchajcie. Jeżeli macie jakieś pytania szczególne, poza pytania, czy chcielibyście jeszcze pogadać, zapraszam na Discorda. Link w podpisie będzie na fanpage'u i w podpisie, w komentarzach. Bardzo bym prosił Elbrusa, żeby zamieścił. Na tym serwerze będziemy spotykać się zawsze, no może nie zawsze ze mną, ale w grupie po godzinie 22. To tyle ode mnie, słuchajcie, moi drodzy. Dzisiaj kończę. Mam nadzieję, że teraz mnie dobrze słuchacie, że dobrze się to wszystko nagrało. A jak się nagrywać będą let's play'e, to zobaczymy. No prawdopodobnie już od dnia jutrzejszego. Jak zwykle, kochani, był z wami Wilku, miło was słyszeć i niebawem wracam, znaczy niebawem, to już jutro wracam. Prawdopodobnie będzie to stream, dalsza część The Walking Dead oraz już regularne let's play'e. Także miłego wieczorku życzę wszystkim i do zobaczenia. Cześć!